85 529 63 13 www.toyotamikolajczak.pl. Minęła 13. Tragiczne dane z polskich dróg. W święta zginęły na nich 33 osoby. Mimo pandemii to więcej niż w zeszłym roku. Od dziś nowe ograniczenia. Zamknięte są galerie handlowe, ale w niektórych sklepach i tak zrobione zakupy, których konkretnie zaraz powiemy. Pracownicy rockstarów nie wybuchu usuwają każdego dnia i apelują: nie róbcie tego sami. Nawet potrafią niektórzy przywieźć na rowerze. Wiemy, w których miejscach najczęściej znajdują pozostałości po II wojnie światowej. Wiadomości Małgorzata Skórska. Ale zaczniemy informacją ze sportu. Polscy skoczkowie nie wezmą udziału w pierwszym konkursie turnieju czterech skoczni w Oberstdorfie. Niemiecki sanepid wykluczył polską drużynę. Powód to pozytywny wynik testu na koronawirusa u Klemensa Muranki. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę. 33 osoby zginęły na polskich drogach. Policja właśnie podsumowała nasze podróże od Wigilii do niedzieli włącznie. Mimo że przez pandemię rok był nieco mniejszy, to ofiar jest więcej niż rok temu.